Program ma charakter informacyjny z elementami humorystycznymi. Przedstawia nasze subiektywne zdanie na temat wydarzeń z lekkoatletycznego oraz biegowego świata. Przed obejrzeniem weź głęboki oddech i zluzuj pasek w spodniach. Formy nie przygotowałem, ale głupotę. Aż za bardzo. Witamy serdecznie z 14 PKO Poznań Półmaratonu. Dziś będziemy robić jako konkurencję dla speakera Łukasza Panfila, bowiem to my będziemy odpowiadać za oprawę, bardzo wewnętrzną oprawę foto, wideo oraz audio. W związku z czym witamy serdecznie Zabawy Biegowe, Filmagine, Łukasz Panfil, Szymek Bytniewski, Mateusz Golniewski oraz Maciek Kraśnicki. Witamy serdecznie, no i życzymy wszystkim życiówek, dobrych występów, pomimo tego, że pogoda niestety nie rozpieszcza. Także tak jak Mati mówił, jesteśmy na starcie 14 poznańskiego półmaratonu. Matiemu się przewraca hulajnoga, obok nas sok firmy Caprio. Caprio to może być twoja reklama, więc jak widzicie powoli biegacze się szykują. Humor nam dopisuje, bo nie biegamy, bo jest zimno, ale znaczy, jakbym miał oceniać pogodę, no to naprawdę jest, no, jest niesprzyjająca, uważam. Chociaż wiatr jest mniejszy niż wczoraj, więc mimo wszystko nie jest aż tak źle, ale Maciek miał problemy z wyjściem z samochodu dzisiaj rano, więc to oznacza tylko jedno, że no, jest chłodno, jest chłodno. Szanowni Państwo, obok mnie Monika Prędka, szefowa? Można tak powiedzieć. Dowodząca Poznań Półmaratonem od lat ilu, bo to aż ciężko wyliczyć. Od jego pierwszej edycji. W tym roku mamy 14. edycję. Od samego początku jestem z Poznańskim Półmaratonem, a od 8. edycji z Poznańskim Maratonem. To jest ciekawe, bo mówimy o 14. edycji. Monika ma lat 24, więc sami widzą Państwo, jak szybko zaczęła swoją karierę zawodową. Monika, czego się spodziewać dzisiaj po półmaratonie? Mam nadzieję, że przede wszystkim fantastycznej atmosfery. Mnóstwa kibiców na trasie, którzy będą zagrzewać naszych zawodników do walki. Pewnie też tej walki na tym dystansie 21 km wielu biegaczy będzie miało i przeżywało, ale jest sporo kibiców na tym ostatnim odcinku od 20 km. Silne grupy dopingujące i cóż, czekamy na wszystkich na mecie. A co z pogodą? Zamówiona idealnie. Wczoraj wiało, przedwczoraj wiało, dziś jest troszeczkę chłodniej. Wiaterek, o ile nam się udało wynegocjować, wiecie, zawsze musimy pójść na jakieś kompromisy, powinien pomóc. Wiatr w Poznaniu będzie dzisiaj wiał cały czas w plecy? Cały czas nie, ale no raz musi być, słuchajcie, gdzieś pod górkę, później jest z górki. Prosta matematyka, Monika Prędka. Monika, powodzenia. 1:09:18 będzie mocno? Pyta pan o to, jak ja dzisiaj pobiegnę? No niestety, ja dzisiaj tylko w roli takiego trochę wspomagacza komentatorów naszej lokalnej telewizji. Przez pierwsze pół godziny będę Państwu umilać czas swoim głosem, niestety nie sylwetką na trasie. No i tyle. No to jedna predykcja na start. Co się dzisiaj wydarzy z rzeczy, których nikt się może nie spodziewać? No na pewno mocno organizatorzy liczą na rekord trasy, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, choć nie będzie to łatwe zadanie, jeśli chodzi o mężczyzn szczególnie, bo to, co zrobili rok temu, no to już była duża rzecz według mnie, jak na polskie nasze warunki tutaj i rynek biegów długich. Niemniej jednak uważam, że ten rekord trasy z roku zeszłego kobiet jak najbardziej jest do wzięcia i tutaj bym się chyba jednak pochyliła, że ten rekord padnie. No nic, czekamy. Ja oczywiście nie życzę tego żadnej zawodniczce, żeby nikt dzisiaj nie pobiegł poniżej godziny 9:18. Karolina Nadolska dzisiaj w roli eksperta, w roli biegacza, spotkamy ją w tym roku gdzie? Jeśli chodzi o trasy biegowe, tak? Podchwytliwie mnie wypytuje. Zostańmy jeszcze z taką tajemnicą, być może w Poznaniu za kilka miesięcy. Dyskretna, utalentowana, wciąż młoda Karolina Nadolska. Oddaję głos do studia. Jest, proszę Państwa, on. Idealna pogoda dla speakera. Łukasz, ile godzin przygotowywałeś się do zawodów? Ile godzin? Do tych zawodów przygotowywałem się... Całe życie. 1980 roku, czyli całe życie. Dziękuję serdecznie, Łukasz. Trzymam kciuki, bo to Ty jesteś bohaterem tego. Włącz recording. O, myślałem, że Krystian Zalewski. Włącz recording. Cześć. Czy dziś padnie z Twojej strony magiczna bariera 1:0? Nie padnie, bo 48 minut będę biegł. Będzie dobrze? Oczywiście, tak jak zawsze. Jesteś w gazie? Tak myślę. Czy będzie dobre bieganie? Wiesz, jest sprzęt dobry, to muszę wyglądać dobrze, nie? Jaka to jest marka, bo nie kojarzę za specjalnie. A to musisz troszkę w internecie posprawdzać, poszukać, jak nie wiesz, jaka to marka. Popytam Szymona, bo on jest takim trochę gadżeciarzem, trochę takim nie wiadomo, no. Tak, tak, Szymon cię o wszystkim poinformuje. Szymon wie wszystko przede wszystkim, ale quizy przegrywa regularnie. Tak jest. Dziękuję serdecznie. A jak będzie po angielsku, twoja życiówka? How is your... PB. PB. Thank you so much. A jakby to była PB z przyjaciół, to by było what is your PB PB? Ile punktów dla Gryffindorów? 100. 100 czy 5? 100. Jaki dystans po maratonu? 21 km. Ale zobacz, to jest Ciechanów. To sławny pochodzi z Ciechanowa. No to na przykład Szymon Kołecki. Bardzo dobrze! Come on! Szymek prosto z sobotniego melanżu na Starym Rynku. Szymek, najlepszy klub do melanżowania w Poznaniu. Plener! Komu pani kibicuje? O, Piotrowi Tomczykowi! Czy Piotrowi Tomczykowi? Piotr Tomczyk? Tak, Piotrek Tomczyk i Jurek, i Dawid, i Hania, i Marysia. Ale tylko jeden może wygrać. Kto wygra? Jurek. Jest z nami Marcin Kęsy, twarz poznańskiego maratonu, twarz poznańskiego biegania. Mistrzowski trening. Marcin, jak się czujesz dzisiaj? Ja się dużo dobrze czuję, nie mam stresu, bo dzisiaj wszystko atak z treningu, więc samopoczucie bardzo dobre, bez stresu. No właśnie, powiedz mi, z kim trenujesz, bo podobno nastąpiły zmiany selekcjonera tutaj twojego? No tak, ja do tej pory trenowałem z Bartkiem Nowickim i w zasadzie z tej współpracy byłem bardzo zadowolony, ale w związku z obowiązkami Bartka, no, nasza współpraca musiała dobiec końca i zacząłem współpracę z Mikołajem Raczyńskim. Dobrze tobie znanym przede wszystkim. Tak, tak. Biegający filozof, drodzy państwo. Powiedz mi, jak oceniasz dzisiejszą pogodę? Pogoda dobra, nie ma wiatru. Wczoraj już tutaj na odprawie organizator zapewniał, że będzie troszeczkę słabszy wiatr, więc myślę, że dzisiaj jest troszeczkę zimno, na pewno na takie super szybkie bieganie, no to troszeczkę za chłodno, ale nie ma co narzekać. Okej, ostatnie moje pytanie, żeby ci już nie zabierać czasu. Czarne żelki, tak czy nie? Zawsze. Okej. Krystian Zalewski w pełni skoncentrowany, skupiony na tym, żeby zrealizować swój cel. 1:01, czy jest dzisiaj do pobiegania? Zobaczymy. Warunki trudne, ale zawodnik piekielnie mocny. A obok mnie, szanowni państwo! A, kolega. Panfil z Ranfil. Także jak widzicie, udało nam się wkraść jako pomiar czasu. Jak coś, to mierzymy wam dzisiaj czas, więc ja mam zegarek. Ty masz zegarek? Za 100 zł obniżamy o 10 minut wynik na mecie, więc czekamy na przelewy. Numer konta pojawi się na dole. Kontakt @sts-timing.pl. Wszystko jest do ogarnięcia. Tak jest, wszystko jest do ogarnięcia. Mam nadzieję, że nie. O, policję ogarniemy. Policja nam dokucza. Jak się od nas nie odczepią, zaczniemy ich zabijać. Okej, idziemy dalej. Trenerze, jedna soczysta rada dla zawodników. Szybko biegać. Dziękujemy. Krótko na temat trener Edward Motyl. Prywatnie, mój dziadek. Pozdrawiamy. I mój trener. Czyli przedstawi się PKO Polskiego Maratonu. Twój głos. Nie umiem tańczyć. Musisz się nauczyć. Michał Bartoszek. Kenijczycy, Polki. Wychodzicie! Także jak widzicie, trochę na przypale, trochę nas wyganiali, trochę nas, kurczę, szarpali, ale się nie daliśmy. Mateusz, czy są jakieś urazy? Nie, rozwalona kurtka. Urazy psychiczne, ale to od wielu lat. Ja jestem niesforny. Wiele lat na biegach udowodniło mi, że jak się chce, to można osiągnąć wszystko i być nawet w strefie elity, nie będąc tam, gdzie nie powinniśmy tam być. Nie będąc mediami Poznań Maraton, to mogła być twoja reklama. Niestety będzie. I nie weźmiemy za to nic pieniędzy, także docencie nas. 14 PKO Poznań Półmaraton, odpalamy za 5 minut, będzie się działo. Kto wygra? Lech. Bo to dla nas ważna rzecz, Lech. KKS Lech? Wygra najszybszy. Albo najszybsza. Na pewno, ja obstawiam Sondre Moen, nie, Krystian Zalewski tak. Ja obstawiam poprawę rekordu życiowego Krystiana. Karolina Nadolska dzisiaj jako komentatorka na 100% tak, jako biegaczka niestety nie, na tym mocno ubolewam. Piotr Tomczyk. Piotr Tomczyk. Powodzenia, panie Piotr Tomczyk. O Jezus. O Jezus, faktycznie Bęgaj. Ale dało Bęgajem, ja pierdolę. Stara szkoła lekkoatletyczna, Bęgaj to podstawa. Bęgaj czy końska maść? Typowo Bęgaj, typowo, bez jakiegokolwiek... A nie Deep Head? Deep Head był jeszcze mocniejszy. O, tego nie kojarzę, zjadłem żmii, kojarzę takie tematy, ale to historia, ale typowo... Także jakbyście nie wiedzieli, w Toruniu dzieci smarują jadem żmii. I nie mogę powiedzieć, jakie części ciała. Oddaję głos do studia. Czy moja twarz brzmi znajomo? Uwaga, słuchajcie. Teraz tak naprawdę największe clue według mnie biegów ulicznych, czyli ludzie nie z elity, tylko ci biegnący po swoje życiówki, po swoje rekordy świata, po swoje rekordy życiowe. Czyli tak naprawdę jest ogromna masa. Bardzo mnie cieszy ten powrót tych biegów masowych, tej radości, tej takiej spontaniczności, tego zapachu Bęgaja wszędzie unoszącego się, tej rzuconej odzieży z lumpeksu, butelek, kubeczków, chociaż tego akurat nie promuję, butelek i kubeczków, bo plastik jest zły, ale dobra. Więc no może nam się uda z kimś jeszcze porozmawiać tutaj z tych ludzi takich biegających dla siebie i dla rekordów życiowych. Pięknie to słońce i czas dla was. Zamknijcie oczy i skupcie się. To słońce jest dla was. Zamknijcie oczy i skupcie się. Nie zamykajcie ich na biegu. Zamknijcie je teraz, a otwórzcie je na linii mety. Dobra, obiecuję teraz wszemi wobec. Co by się nie działo za rok, muszę tu wystartować. No muszę wrócić do Poznania. Muszę wrócić do Poznania. Okej, komu kibicujemy? Mojemu tacie. Gratulacje dla taty. Pani komu kibicuje? Mężowi. Czyli czy tata i mąż to ta sama osoba? Tak. Dobrze, to... Super, o to chodzi. Ode mnie jeszcze jedno pytanie. Czy lubią panie czarne żelki? Chyba nie. Okej, mamy to. Dzień dobry. Komu kibicujemy dzisiaj? Piotrowi. Piotrowi? A na ile Piotr dzisiaj biega? 30. No to trzymamy kciuki za Piotra. Myślałem, że półmaraton, ale godzina 30 też jest okej. Komu kibicujemy dzisiaj? Rafałowi Niemczewskiemu. Rafał Niemczewski, to obstawiam, że tata. Tak. Tu też tata czy mąż? Nie, mąż. A na ile tata się szykuje? Wiecie, na jaki wynik tata się szykuje? Godzina 30. Godzina 30. Godzina 30. No to trzymamy kciuki za tatę, żółwik. I kibicujcie mocno. Czy kibicujesz Alicji Radziej? Tak, dokładnie. Widzisz, jak wiem. Wygra? Oczywiście. Z jakim wynikiem? Wygra sama z tobą. Jest mocna? Bardzo mocna. Dobrze, dziękuję serdecznie. Komu kibicujesz? Alicji Radziej. Jest najlepsza. Najlepsza. Najładniejsza? Najpiękniejsza. Za Moniką, oczywiście najlepsza. No zawodnicy wystartowali, pobiegli 21 km, 97 metrów. Szymek, co byś chciał powiedzieć? Ja bym chciał powiedzieć, że zrobiła się fajna pogoda. W takiej pogodzie bym chciał biegać, zdecydowanie. Idziemy na wafelka? Może, co tu jest blisko ciekawego? Do kolorowej? Żabka. A czarna to mogłaby być twoja reklama. A czarna żelka? Nie. Mówimy nie czarnym żelkom. Stop czarnym żelkom. Uwaga, Poznań półmaraton, ale dwa słowa najważniejsze. Droga zamknięta. Poznaniacy, mieszkańcy Poznania, jak wy zapatrujecie się na to, że ta droga jest zamknięta, że nie przyjedziecie w niedzielę do centrum handlowego? Mateusz jest zażenowany. Mimo że centra handlowe są zamknięte, on i tak chciał jechać do centrum handlowego, nawet sobie pod nim posiedzieć, nawet sobie na nie popatrzeć i tak dalej, ale mi to nie przeszkadza. Ja się cieszę, że ludzie biegają, że są imprezy, że w końcu jest post-covid i tak dalej, i tak dalej. A zobacz, jaki smutny balon PKO Bank Polski. PKO to może być twoja reklama. Jesteśmy w strefie mety. Piękny, urokliwy i jakże merytoryczny głos Łukasza Panfila w tle. Łukasz, można śmiało powiedzieć, jest głosem tego półmaratonu od wielu, wielu lat. Jest czymś, jest tym, kim Adam Małysz jest dla Wings for Life, czyli miejscem kończącym walkę o życiówki, o rekordy sezonu. Łukasz, jego piękny, donośny głos sugeruje, że meta jest blisko, więc daje wytchnienie, ulgę wszystkim biegaczom, wszystkim biegaczkom. Łukasz lubi słodycze. Wczoraj jak u niego byłem późną godziną nocną w hotelu, to jedyne co miał to dwie czarne czekolady. Dwie czekolady Milki, które planował zjeść na kolację. A właśnie, szanowni państwo, miał dwie czekolady Milka. A jak doskonale wiecie, Milka może być naszym sponsorem. Zachęcamy. Przed nami WTK. Cała ekipa organizacyjna, cały sztab. Mnóstwo kabli, mnóstwo dziwnego sprzętu, którego użycia absolutnie nie jesteśmy świadomi. Tak wygląda. 47 minuta biegu, jeszcze kilkanaście minut i zobaczymy Krystiana, który będzie biegał po rekord Polski. Nie wiem. Zobaczymy. Panie dyrektorze, jak na razie pan jest zadowolony z organizacji? Tak, jestem bardzo zadowolony. 6 tysięcy osób na trasie, za chwilę pierwszy zawodnik, za chwilę pierwsza zawodniczka, Krystian Zalewski, Iza Paszkiewicz. Na razie wszystko odpukać bardzo dobrze. A pogoda? W mojej ocenie dobra, może nie idealna. Troszeczkę, może 2-3 stopnie więcej, troszeczkę słoneczka. Wiatru chyba nie ma, ale zapytamy zawodników na mecie, jak oni to odczuwali. Jasne, dziękujemy bardzo, nie zatrzymujemy. Do zobaczenia. Dobra, jest z nami Mariusz. Mariusz, chodź na chwilę. Ja nie jestem dobry w wywiadach. Ja wiem, że nie jesteś dobry w wywiadach, ale znasz się na technicznych nowinkach i tak dalej, nie? No tak, wiesz. Dobra, to powiedz mi, po co jest ta czarna rura? Pewnie konfetti jakieś będą wystrzeliwane albo coś. Mówisz, że konfetti? Ja myślałem, że to jest odkurzacz. Oczekujemy na recepcję pierwszego zawodnika na mecie. No, proszę państwa, niecodzienna sytuacja, bo zwycięża zawodnik sponsorowany przez firmę Li-Ning. To jest firma chińska, która produkuje buty i odzież. Widać, że nowy, mocny gracz na rynku odzieży i butów biegowych. Zobaczymy, jak to dalej będzie. Tutaj Mateusz nagrywa. Oj, tak jest. Bardzo się cieszymy. Kolejny, drugi zawodnik. Taferę, godzina 1:15 na moje oko. I następny zawodnik, tym razem Szadrak. Również znane nazwisko Szadrak, prawda? W Kenii. Szadrak, znane nazwisko. Czekamy na Krystiana. I Krystian Zalewski, około godziny 3:10. Widać, że zmęczony. Może nam się uda wyrwać Krystiana na krótką rozmowę. Zobaczymy, zobaczymy. Jest drugi Polak na mecie, Kamil. Gratulacje. Jak się biegło? Ciężko. Ciężko. Czy zimno, czy wiatr? Wszystko na siebie się nałożyło. Wiesz, cały bieg sam biegłem. Ciężko. Mimo wszystko serdeczne gratulacje. Drugi Polak na mecie poznańskiego półmaratonu, Kamil Karbowiak. Gratulujemy. Serdeczne gratulacje. Jak widzicie, Krystian Zalewski jest ze mną. Krystian, jak oceniasz? Za zimno troszkę, co? Znaczy, no na pewno temperatura i wiatr krzyżował plany. Nie wiem, jakim wynikiem skończyło się u zwycięzcy mimo wszystko. Jednak no tu dzisiaj pogoda trochę rozdała, mi się wydaje, karty. Jednak no cel był ambitny, tak, no poprawa rekordu Polski, własnego rekordu Polski. To pokazuje, że ten wynik mimo wszystko jest wartościowy, więc no trzeba pracować dalej, robić swoje. Tak jest, my nie mamy nic do powiedzenia, ja tylko mogę zaprosić Krystiana na burgera dzisiaj po półmaratonie. Jeśli skorzysta z zaproszenia, to będę szczęśliwy, jeśli nie skorzysta, to nie będę zaskoczony. To się następnym razem spotkamy. Jasne. Krzysztof Stepanowicz, czarne żelki zagrały robotę? Tak, zagrały. Jesteś z siebie zadowolony? No myślę, że na to co robię, to robię bardzo. Jak wychodzę dwa razy w tygodniu przez ostatnie pół roku, to myślę, że bardzo... Z domu po prostu wychodzisz dwa razy w tygodniu? Chodzę biegać. Ale tak normalnie możesz wychodzić, ona pozwala wychodzić z domu. Tak, oczywiście. Cieszę się, ale powiem ci tak, kto biega szybciej teraz? Ja ci gratuluję tak serdecznie, ale powiedz mi, czy żona jest zadowolona? Ja myślę, że bardzo. A kto będzie dzisiaj obiad gotował? Na mieście zjemy. Świętowanko rodziny Stefanowiczów. Przegrałeś z Krzychem. Marcin, gratulowałbym ci, gdybyś nie to, że przegrałeś z Krzychem Stefanowiczem. To nie wstyd. To trochę nie wstyd, tak. Tak, no dobra. Ale był mocniejszy, czy po prostu wiedział, gdzie skręcać? No najwidoczniej był mocniejszy, szkoda, że szybciej przybiegł. Ale ty wyglądasz w ogóle niezmęczonego. No jakoś tak się nie mogłem dzisiaj zmęczyć, nie wiem, nie mam zapasu prędkości, tak. Nie biega mi się komfortowo. Znaczy, biega mi się komfortowo na prędkościach 3,25, 3,30. Czyli jakbyś setkę biegał dzisiaj? Jakbym biegał maraton, to bym się świetnie czuł. No, na setce w ogóle nie ma co mówić. Jesteś potencjalnym rekordzistą Polski w tym momencie. Przegrałem z kobietami? Nie będziemy cię tutaj oczerniać, ale nie byłbyś dekorowany dzisiaj, gdyby dekorowano pierwszą dziesiątkę. Śniłem się, widziałem, co się dzieje przede mną. Jest słabo i jakby ja bym na twoim miejscu wygasił media społecznościowe na kilka tygodni, bo jest ciężko. Ja myślę, że nie wygaszę, tylko po prostu usunę. Usuń, bo wiesz jak było. Słabo. Myślałeś, żeby zejść? Nie. I bardzo dobrze. Marcin Kęsy nie wygrał, nie przegrał, dobiegł. Z nami Monika Stefanowicz, doskonała zawodniczka, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich. Powiedz nam, jak oceniasz fatalny występ męża? Nie, ja nie uważam, że to był fatalny występ. Krzychu powiedział, że za karę będzie łazienkę mył przez 2 tygodnie. Tak, zawsze ją sprząta. Zawsze. I że zaprasza was na obiad dzisiaj, ale ty stawiasz. No, mogę się zgodzić. Także Monika Stefanowicz dumna z męża, my jako z kolegi tak średnio. Szymek? Ja jestem dumny z Krzysia. Krzychu mógł to zrobić lepiej, ale mógł też gorzej. Zaczął padać śnieg. To jest dość niesamowite, bo jesteśmy w kwietniu, jesteśmy na półmaratonie poznańskim. Nie wiem, czy kiedykolwiek była taka sytuacja, żeby na półmaratonie poznańskim padał śnieg. Chyba nie. Raz, dwa, trzy, niezwykle utalentowany biegacz górski, a jednocześnie skuteczny zawodnik na ulicy. Wojtek, pierwsze pytanie, czy będziesz wymiotował? Chyba? Chyba nie. Jak się czujesz, bo wyglądasz, no jak widać. Ciężko było. Co mi się podobało? Ostatni podbieg, który niszczy. I droga dębiska, która jest długa i na chy. Halna. Odpoczywaj, Wojtek. Mamy chmureczka, kolejny fan nas złapał. Bardzo się cieszymy. Jak twój progres? Super, 6 minut życióweczkę poprawiłem. 6 minut życióweczkę, czyli wrócisz w przyszłym roku do Poznania. Mam nadzieję. No to się bardzo cieszymy, a nie przeszkadzało ci zimno? Nie, jakoś grupa nam 1,30 złapałem i tak jakoś w tej grupie było wszystko okej, nie było tego... Tak. Cały czas w strefie komfortu. No nie do końca. No czyli dobrze. Jak grupę puściłem, to już wiatr przeszkadzał. Bo pamiętaj, zawsze biegacz musi wychodzić ze swojej strefy komfortu. Dobrze, to nie, żeby cię nie zatrzymywać, żebyś nie marzł. Ostatnie pytanko, czy lubisz czarne żelki? Nie. Dobrze, kolejny z nami i zbijamy pionę. Jak poszło, Krzysztof? Poszło bardzo dobrze, miało być poniżej godziny 40, jest poniżej godziny 36. No to kurde, no to klasa, czyli mróz ci nie zaszkodził? Nie, nie było mrozu, było słoneczko, było naprawdę bardzo dobrze. No to, czyli wracasz do Poznania w przyszłym roku? Tak, no mam nadzieję, że jeszcze w tym na maraton. No i to trzymamy za to kciuki, ja też bym chciał na maratonie, ale jeszcze jestem na razie za słaby. No to co ja mam powiedzieć? No nie, no ty trenujesz, ja jeszcze nie biegam, to wiesz. Aha, no dobra, no to chciałbym tak nie biegać jak ty. Bardzo się cieszymy, gratulujemy, piona. Jak się dzisiaj biegowo zabawiłeś? No zajebiście, nie wiem, czy nie można przeklinać, przepraszam. Dobra, nie no super, Poznań to jest... A to musi patrzeć do Szymka, Szymek jest taki... Poznań. Kocham zabawy biegowe, YouTube, ja też. Oglądamy. Słuchajcie, Poznań to jest mistrzostwo świata, naprawdę. Jak ktoś tu nie biega, to nie wie, co to jest bieganie w ogóle. Czym jest bieganie? Bieganie to jest sposób na życie. To jest życie. To jest życie. Czym jest bieganie? Ścigaliśmy się z Arionem do samej kreski, super! Kto wygrał? Kto stawia? Arion. No chyba ja. Gdzie się bawi Poznań po biegu? W domu z żoną. Domówka. W domu z żoną, ja już nie chcę z nimi rozmawiać. Szanowni Państwo, 5 sekund to może być gra, ale to może być również wielki dramat zawodnika. 5 sekund. No w październiku było 5 sekund szybciej. Czyli teraz było 5 sekund wolniej. Sekund, ale jestem starszy, już w tym roku 41 lat, więc generalnie może nie jest tak źle. To zagrajmy w szybkie 5 sekund. 3 rzeczy, które zrobisz, żeby za rok było o 5 sekund jeszcze szybciej. Będę biegał szybciej o 1 km, o 1 sekundę na kilometr po prostu, żeby mieć zapas na tą szaloną końcówkę. Za rok wygrasz, wmawiaj to sobie. Z sobą na pewno. Dziękuję. Jest Dominika Lazar, proszę Państwa, Dominika Lazar, trenerka Adidas Runner z Poznań. Proszę bardzo. Specjalna flaga dla Ciebie, żebyś się okryła. Tak? Czekaj, bo mam ręce tak zamknięte, że nie mogę. Chcesz rękawiczki? Nie, raczej nie. Powiedz mi, jak się biegło? Biegło się dobrze, chociaż było zimno, nie ukrywam. Myślałam, że się ubrałam za ciepło, ale się nie ubrałam za ciepło. Okay. No i miałam kryzys tak na 15, 16, tam Dolna Wilda, Górna Wilda to ulica. Jakaś Wilda, tak? No i no nie powiem, było tam ciężko. Okej, a cel wykonany czy nie? Wykonany, 2 minutki urwane od celu, także... Czyli życiówka. Życióweczka, tak. Czyli progres. Czyli progres. Czyli to, co nas najbardziej interesuje, drodzy widzowie. Progres. Jak połowy, szanowny panie? No wyszedłem dzisiaj rano, wcześnie, wstałem, myślałem, że będzie pogoda na ryby. No, na grzyby. Ale poszedłem nad jezioro, patrzę, wędki nie mam, nie? Jednak. No, ale widzę jakieś plakaty. No. Półmaraton się szykuje. Tak, tak. No to szybko patrzę, co mam na sobie. Może da radę pobiec w tym, nie? To twój 14 półmaraton? I pobiegłem. Wygrałeś? 14. Wygrałem chyba, nie? Tak? Gratulujemy. Super. Kawał dobrej roboty. Piotr wygrał też! Wygrałem. Sami dzisiaj zwycięzcy, szanowni państwo. Witam serdecznie. Spontaniczna wypowiedź, zupełnie nieskrępowana. 3 słowa. Chciałem tylko pozdrowić trenerów Unii Stwarzęc. Życiówka. No to gratulujemy. Stawiasz? Stawiam. Gdzie i kiedy? Wszędzie. Imię, nazwisko, numer telefonu. Zna. Mamy to. 2 legendarnych biegaczy poznańskich, którzy rywalizują ze sobą od wielu lat. Kto w tym roku wygrał? Biegliśmy równo. Kto wygrał? To zależy, jakie określamy, czy biegowo, czy mentalnie, bo mentalnie myślę, że ja wygrałem, ale czasowo kolega był lepszy. Co sprawiło, że Łukasz wygrał? No, myślę, że rozegrał mnie psychicznie na starcie. Sprawdził moją dyspozycję i tak właśnie mnie wykończył. Łukasz Stachowiak, Piotr Kotkowski, 2 doskonałych zawodników, panowie gratulacje. A to było pierwszy i ostatni raz. Hanna, jak się biegało dzisiaj? Wspaniale. 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 Czyli obstawiam, że jest rekord życiowy. 1:28:35 złapany na zegarku. A to oznacza, że 40 sekund podniesie, jak to jest. Tak. To oznacza libację, tak? O 40 sekund pobiłam życiówkę, co ważna mi warga i nie mogę mówić. No, czyli jednak trochę zimno było. Tak, ale ubrałam się w cały raz, to wszystko było idealne. To cieszymy się, twój rekord życiowy również jest dla nas idealny. Trzymamy kciuki za dalsze bieganie, za zdrówko. Idź się ubieraj. Jest Jakub, czy dzisiaj twój progres został wsparty? Tak, udało się, jest życiówka. Godzina 30. Bodajże 19. Ale widzę pułap tlenowy kosmiczny. O kurde, regenerację mam dzisiaj. 72 godziny. Tak. 72 godziny snu? No nie, będzie trochę mniej, ale trzeba się zregenerować. A jak wrażenia z trasy? Fajnie. Spodziewałem się, że będzie gorzej. Trochę biało na garbarach. Trochę Roosevelta mnie rozwaliło, ale ogólnie okej, fajnie. Szanowni Państwo, nie byłoby profesjonalnych zawodów biegowych, gdyby nie profesjonalna firma pomiarowa STS Timing z Zamku Bierzgowskiego po Toruniu. Łukasz Kuczmarski, Daniel Kacprowicz, dobrze pamiętam nazwisko Kacprowicz, dobrze. No i Maciej Kwiatkowski, szef. Maciek, czym jest dla Ciebie pomiar czasu? Całym życiem. Dokładnie, szanowni Państwo, czas płynie. Wszystko płynie, pomiar czasu również. Tak wygląda ekipa STS-u Timing. Profesjonalni, młodzi, przystojni. Ich dzisiaj nie ma, ale jest Łukasz, jest Daniel i jest Maciej. Bukmacherka STS Timing serdecznie polecamy. Piotr Tomczyk, afera. Piotr Tomczyk wystawiony przez kolegów. Dlaczego nie biegłeś z Piotrem Tomczykiem całej trasy? Bo go nie lubię. Bardzo dobrze. #nie lubię Piotra.